Hej, witam was serdecznie w moim głównym kanale w kolejnym odcinku i dziś jestem z Pawłem 2x3 The Blaze Scouts. Będziemy dziś testować oraz zgadywać cenę damskich produktów. Paweł generalnie zna bardzo dużo tych rzeczy beauty, ja troszeczkę mniej, więc albo będzie łatwo, albo będzie trudno. Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ Kasia wszystko nam przygotowała i nie mamy pojęcia, co ona tam ma w tym swoim kuferku. Trudno. Tak, może być trudno. Już nagrywałem taki odcinek, chyba 9 miesięcy temu, z Filipem i bardzo wam się spodobał. Filip miał wtedy depilację jeszcze robioną, ponieważ dostaliśmy takie paski woskowe. Miałem informacji o takich hardkorowych wyzwaniach. No, testujemy i zgadujemy cenę, więc musisz przetestować. O Boże. Tak, dokładnie. W każdym razie, odcinek bardzo wam się spodobał, więc stwierdziłem, że tym razem zrobię to samo, tylko że z Pawłem. Właśnie przed chwilą widziałem piorunujący wzrok Kasi, więc będzie grubo. Będzie się działo. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, nie wiem, około 10-15 tysięcy łapek w górę. Wbijać, klikać, poczekajmy chwilę. 20, czekaj. Ona jeszcze nie wbiła. Jeszcze ty. No. Dobra, może być. Także łapki w górę, komentarze i oczywiście zaczynamy nasz challenge. Kasiu, możesz podawać nam pierwszy produkt. Zacznij od czegoś łatwego, tak żeby nam się fajnie zaczęło dzisiejsze działanie. Jak do piasku. Ja wiem, co to jest. A ja nie wiem, więc nie mów jeszcze. Dobra. Wygląda to dziwnie. Wygląda to strasznie. Mik, masz koszmatę, masz koszmatę. Wygląda jak oczy modliszki. Nie. No, naprawdę! Kasia miała inne skojarzenie. To się coś jeszcze z tym ten, czy to już jest takie gotowe? Nie, tego już nie ruszasz. To się włącza? To się... Oj, coś pękło. A tu nie jest na baterii jakieś coś? Nie, chyba. Okej. Okay. Nie, no ja to znam i to nie jest na baterii, ale jest plastikowe. Słuchajcie, no wygląda to w ten sposób. Ja nie wiem, no dziwne to jest. Aczkolwiek wygląda trochę jak długopis, ale nie do końca. Podejrzewam, że to jest jakieś do masażu coś. Tak, to bierzesz i masujesz twarz tak tutaj. Właśnie te kości, tak, które masz. Ale to ja nie wiedziałem, że to... Ale to powinno być z kamienia takiego. Okay. Bo ja widziałem coś takiego, ale myślałem, że takie, wiecie, jak mają czasami, ale bo to taka jedna tutaj też możesz, bo to robi tak, że konturujesz sobie tak, tak. O, to tak robi. O, jak fajne to. To tak robi, to ja to wiem, co to jest. Ej, to jest przyjemne, bo muszę tak siedzieć, tak się, o, tym drapać tutaj. Będzie mi rzęsa. Ej, fajne, bo czuję dzięki temu taką moją kość żuchwową. No właśnie, to jest super. Ponieważ jak się tego często używa, to można sobie uwydatnić. Tak? Ja nie mogę to, nie wiem, ile by trzeba było tego, ale to jest fajne, tylko się trochę słabo kręci. Mogłoby się lepiej kręcić. Powinno być kamienne. I powinno się to wstawiać do lodówki, a to jest jakiś plastikowy. Okej, okay, w każdym razie zgadliśmy, co to jest. Ale ja, Paweł to już wcześniej wiedział. Dziwnie. Tak, i wydaje mi się, że to nie kosztowało dużo, ze względu, że to nie jest faktycznie kamień, tak jak to Paweł określił. Więc ja bym powiedział, że kosztowało to około 7 zł. Ja bym dał 3, bo ten plastik jest bardzo low quality. 15. What? Przepłaciłaś, stara. Ekskluzywny masażer nad palcem. To jest ekskluzywny. Ekskluzywny masażer, przecież to można złamać w ręce. A ja jestem ciekaw tylko, do czegoś ta ostatnia kuleczka na dole. Czy wy to słyszycie? Ja to słyszę. No to skrzypi, to nie mogło kosztować. Ale patrz, 15, tu jest taka kuleczka. I czy ta kuleczka do czegoś służy, Kasia? Nie mam. Nie. To się tutaj może pod okiem? Nie, to się nie kręci. Nie. Kasia, czy kto za to płaci? Ja. Odeszyjmy to! Strasznie. Można odesłać, jak użyłem? Nie. Tak, umyj. Zdezynfekujemy. Nikt nie zobaczy. Nie kupujcie takich produktów. Nie, strasznie to. Okej, okay, więc ja mam czekaj, taki... musimy, bo to musimy tak. Będziemy się naradzać, gdzieś tam wspólnie gadać, ale nie mów od razu, co to jest, bo wtedy ty będziesz mieć punkt, a ja na przykład nie będę mieć. Tak, ja tak, ale się tylko uprzedzam. Więc masz. Mam, bo zgadłem, co to jest. Ale jest go ten pierwszy. I przetestowaliśmy, więc mamy, nie zgadliśmy ceny, więc mamy po jednym punkcie. No dobrze. Ja w ogóle chciałem tylko zauważyć, że moim zdaniem takie produkty w ogóle nie działają. I no, to jest po prostu pic na wodę. Pic na wodę, właśnie, fotomontaż. Jak przez pół roku codziennie będziecie to robić, to może będzie. Ale po co w ogóle? Przecież można w Facetune tu siup, siup i już. A Facetune w realnym życiu myślę, że kiedyś wejdzie na pewno taka aplikacja. Będzie to działać już na nasze ciało, wszystko. Zobaczycie. Dobrze, następne. Ja widziałem okay. Tego coś ostatnio. Nie wiem, co to jest, aczkolwiek pokażę wam jeszcze bliżej do kamery, ponieważ wygląda to dziwnie i wygląda trochę jak naparstki na palce. Wywaliłaś się. Trzymaj. No to wygląda ewidentnie, jakby to było na palec. Ale po co? Wiecie co? Ja bym coś wiedziałem ostatnio, jak w banku idziecie wypłacić pieniądze w bankomacie, to wam dają takie właśnie rzeczy. Na ten, żeby, wiecie, stay safe. No, generalnie jest to na pewno coś na palec, no bo nie wyobrażam sobie, żeby do czegoś innego tego użyć. Ale czy to, przecież to bez sensu, żeby tego używać, na przykład, nie wiem, jako dezynfekujące, w sensie nie dezynfekujące, ale przed wirusem do życia. Ja wiem, co to jest. Bo przecież macie rękawiczki, a paznokci też w tym jakoś nie zrobicie, więc generalnie ja się poddaję. Ja wiem, co to jest. Okej, co to jest? Moim zdaniem
jak nam się nakłada jakiś płyn na skórki paznokci, to się wtedy wkłada, żeby zmiękczyć te skórki i później się robi jakieś rzeczy z nimi. Ja tak to obstawiam, że to jest to, ale nie jestem pewien. To są nakładki, które pomagają zdjąć hybrydę. Czyli nie do końca. Czyli nie. Ale tak przez chwilę myślałem, że może właśnie, ale to przestań, wystarczy przecież owinąć tą folią taką srebrną. A, to ja nie wiedziałem. A to ciasne mi palce. Ale serio, teraz w bankach dają takie nakładki na palce, jak chcesz wpisać w bankomacie PIN. Spoko. Zgodna sytuacja. Okej, okay, to teraz nie zgadliśmy co to do końca. Ty byłeś bliżej na pewno niż ja. Aczkolwiek musimy pomyśleć, ile to mogło kosztować. Więc pomyśl sobie w głowie i za chwilę rzucimy na 3-4 cenę. 3, 4, 5 złote. Piątaka? 15. Mówiłaś, że to są tanie rzeczy, Boże. Przepłaciłaś 5 zł za to bym dał. Strasznie dużo. Ile tu jest? 5. To po 3 zł na jedno. Na ile bez sensu. Być? Ile masz A to jest palce? Jednorazowe? Nie, no to jest silikonowe, masz to pewnie umyć. Okej, okay, to myślę, że musimy teraz szybko za kamerą zrobić hybrydę. Wow, widziałeś kiedyś strajbal z tyłu? No tak, musimy zrobić tą hybrydę i zaraz sprawdzimy, jak działa zdejmowanie hybrydy. Ja nie widziałem jakiego hybrydy dzisiaj. Żartowałem. Się najarałem. Dobrze, następny. Dziękujemy za produkt, Katarzyna. 0 punktów, Paweł. Mamy po jednym. No z tamtego, ale tu zero. No ale musimy się wziąć do roboty. I będzie kokosza. Co to? To wygląda jak Aikos, moi drodzy. Wiem, nie wiem, czekaj. Wiem, co to jest. Ja chyba też już wiem, to jest jakaś pewnie golarka, tylko poczekaj. Finishing touch. Okej. Okay. Ja już chyba wiem, o co chodzi z tym. A czy to się włącza jakoś? To się świeci. I co teraz? Nie! To jest trochę bliżej. Nie chcę, bo ja się boję takich sprzętów. Okej, okay, jest to ewidentnie golarka, która nic nie łapie. Ma światełko, więc to pewnie jest jakieś, nie wiem, żeby małe włoski gdzieś ogolić, przypuśćmy przy nogach. Czy, to jest trymer i ma światełko, żeby taki zrobić, jak wiecie, nie, jak laska nie zdąży ogolić nogi i idzie gdzieś, to ma takie możliwości, walczy szybko zrobić, tak? Nie? To Kasia, co to jest? Laserowy depilator. Laserowy? Gdzie tu jest laser? Przecież tu lasera nie ma. Nie no, goli trochę, ale... Ale tu nie ma lasera i laserowy depilator to nie jest powinien laser. Chyba mechanicznie golić, tylko laserem. Ile on kosztował? A, czekaj, to musimy zgadnąć. Ile on kosztował? Wygląda to w ten sposób. W momencie, kiedy dotkniecie, to wtedy zaczyna działać. Oj, czekajcie, muszę to przesunąć. O! I generalnie coś tam goli, ale... Wygląda jakby miało kosztować 3 zł, ale znając Kasię zapłaciła za co 19,99. Ja dam 30. 30 zł to kosztowało? To kosztowało 30 zł. Beznadziejne to jest. 30 zł? W ogóle oszustwo, ale mam punkt. Dwa nawet. Syf i prowokacje. Ty masz jeden punkt po tym. Okej. Okay. Następne. Co to za pończocha? To nie pończocha, to odchudzający pas. To jest pas odchudzający? Nie, to ja wiem co to jest chyba też. Ja nie wiem jeszcze, czekaj, tu jest... Ale ja, jak widać ja wiem, a później... Z Avonu! Chcesz coś z Avonu? Ej, bo tu jest takie... to jest w ogóle nieprzyjemne bardzo. No co z Avonu, bo pan teraz patrzy z Avonu. Tu się coś wkłada. Ja myślę, że to jest tak, że... Właśnie nie tak, ja myślę, że to bierzesz tak i że robisz sobie peeling jakichś pleców czy coś, tak? Nie? Tak? To no, to? To jest masażer do... Ale to nie peeling. No ale to wiadomo jak się używa, pokazałem się. Tak się używa, jak Paweł to pokazał? No to masz punkt. Ale to co tu wkładasz w środek? Możesz coś, a masz nic. Taki masażer? Przecież to zero... Masz tak, że jak cię swędzi plec, to sobie masz nadać. Tutaj nie wiedziałem, że można go użyć. Można go tam używać. Testowałem. Nie można. No dobrze, to teraz ile to mogło kosztować? Ja daję 7,99. Ja daję 5 zł. 7 zł. To czyli byłem bliżej. To ja mam punkt. No dobrze. Dziękuję. No ciekawe, ale nie wiem, czy ktoś tego kiedykolwiek używał? Kasia, czy tego używasz? Tyle zakupów mango, tak na maksa. Nie, bo to z Avon. Wiem, I know, Planet Spa. Planet Spa, Avon, you know. Zapraszamy do spa The Place House. O Jezu. A takie coś to Filip miał jak rzeźbił czymś. To kupił takie te i to wygląda jak identycznie. No wiem, że to nie to, ale to wygląda identycznie. To jest do skórek. I know, do paznokci. A tym się jeszcze cofa chyba. Tak. Dobrze. My to znamy, Kasia. Ale tym, jak dokładnie to robisz? Nie wiem, nigdy w życiu tego nie mówiłem, nigdy. Ja wam powiem szczerze, nigdy w życiu nie robiłem nic przy paznokciach gdzieś u kogoś. No, oprócz jednej sesji, ponieważ miałem sesję do produktu spożywczego. Tak wiecie, siedzę gotowy, już make-up mi zrobili, myślę sobie fajnie, idziemy nagrywać i za chwilę dostaję informację. No za chwilę będzie pani, która zrobi ci paznokcie, bo tutaj będzie widoczna ręka, więc trzeba zrobić ładnie paznokcie. Ja tak, okej. Okay. I ktoś mi powiedział, że jak już się raz zrobi, to później jest taki problem, że te skórki cały czas wychodzą jeszcze większe. U mnie ich nie ma. Okay. Więc jakby spoko. Więc to był jedyny raz, kiedy w życiu coś miałem w ogóle robione na paznokciach. Ale czy pani używała czegoś takiego? Na pewno używała tej końcówki, ale tej nie. Jak tym używasz? Bo co, chyba jeszcze... Co ty robisz? To tym tak nie tak, nie tak, to robisz tak, że...
A nie będę tego robić, bo ja nie umiem tego i z krzywdę mogę. Nie, ja też nie chcę, bo to się pokaleczy tylko. No. Okej, okay, to teraz jak już mamy, wiemy co to. To cena. Złotówkę to mogło kosztować max imo. 2,50. Z 5. To 5 zł kosztowało. Ty jesteś chyba szalona jakaś. Gdzie to kupiłaś? To normalnie to kosztuje z 90 groszy pewnie. No w chemii. No to jest złotych. Kawałek plastiku i kawałek metalu meli. I kawałek gumy. To wiesz ile to jest tworzyw sztucznych? Wiesz ile pieniędzy? No. Czyli ceny nie zgadliśmy. Nie. Nie. Następne. O Boże, znowu jakiś elektryczny papieros. To jest nie wiem, czekaj. Czy się włącza? To jest ogień. Nie, to się nie włącza. To się musi włączać. Mogę dotknąć skóry, czy coś mi się stanie? Nie wiadomo. Pokaż, nie włączyło się tym razem automatycznie. Okej. Okay. Ej, wygląda to w ogóle ładnie, jak wygląda trochę jak takim właśnie kosmetycznym. Wiem jak. Jak u dentysty trzymają w ręce takie coś, to wygląda jak ta końcówka, którą oni trzymają. Ale co tym się robi? Ale to się nie włącza. Nie włącza. Ja się boję tym datą. Dobra, dociśnij. Nie. Dobra, ewidentnie to samo się nie włącza. Nie. Przycisk tu jest jakiś, ale przycisk on nie działa, nie. Więc to pewnie po prostu tak ma być, tak? Tak, ja wam pokażę jak to wygląda w kamerze. Słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Tu jest taka końcóweczka, która nie mam zielonego pojęcia do czego służy. No i to możecie sobie tak siup zatkać i jest piękne, piękne coś. Nie wiem co to jest. Ja też nie wiem. W sensie, patrz, bo tutaj jest na guzie, są te rowki, więc to pewnie coś, w czymś to maczasz i później coś z tym robisz. Czy to jest do robienia tatuaży z tym? Okej, okay, no to ty już odpadłeś. Nie, bo tak, bo już powiedziałeś, ja to rozkręcę i się dowiem. O oh, fuck. Nic mi to nadal nie mówi. Masz rację. Ale to powinno chyba jakoś działać, bo tu jest jakiś taki silniczek. No to wygląda tak, jakby miało być włączone, ale... Ale gdzie tu włożysz baterię, typie? O tu. O tu. Bateria! Co nie potrzebne. Okej, okay, bateria nie jest potrzebna. Wiem co to jest. Ja wiem co to jest. Co to jest? Czy to jest do wyrywania włosków z brody? Nie, ale jesteś blisko. Z nosa. Ale byłem blisko. Z nosa? Nie. Z ucha. Brwi. Tak. Mam jak to wyrywa? Mam punkt. Jak to mam wyrywa punkt. Brwi? Jak to wyrywa? No, ale to było twoje piąte zgadnięcie już. Nic z tego, ale gadłem pierwszy, szybciej nie. Od ciebie. Nie. Pół. Nie masz punktu. Pół. Nie masz tego punktu. No dobra. Jak czyli ci się robi mi powiedz, Kasiu? No, jeździsz i ten daj ci pokażę. Nie, ja nie chcę. Weź sobie zrób. Nie, ja się boję. Ale musimy to przetestować jakoś. Ale to czekaj, no to jeżeli brwi, no to też złapie rękę. Nie mamy baterii, moi drodzy, więc nie przetestujemy tego produktu, aczkolwiek wierzę, że to wyrywa jakoś brwi. Wygląda ładnie. Wygląda bardzo ładnie. Wygląda to złoto jest cheap, ale. Wygląda no, jak to jest takie pióro, bardziej rose gold. Aczkolwiek teraz musimy odgadnąć cenę. Ja nie. Ja daję 15 zł. Skoro to ma baterię, to pewnie jakieś dwie dychy. 20? Mam pół punkta, bo zgadłem co to. Nie masz. Mam. Nie masz. Mam. Ja mam dwa. Proszę mi doliczyć. Nie, dziękuję. Jeden punkt. Teraz już masz za cenę. Ale łącznie masz dwa chyba. Albo więcej. Wam się tu wyświetla, nieważne. Następne. O Boże. To jest... Gumka do włosów? Nie. Ty już powiedziałeś. Już ale powiedziałeś, ja nie powiedziałem. Czy to jest gumka do włosów, nie. Kasia? Proszę. Nie powiedziałem tego. Punktu. Ja nie masz to w głowie mówię. A to nie możesz, to w głowie mogę. To w głowie, a nie, że na głos. Teraz już ja zgaduję, ty już miałeś swoją szansę. Bransoletka, żartowałem, nie? Powiedział nie jest to gumka do włosów, to już wiemy. Nie jest to gumka, to już wiemy. To nie jest gumka, a to nie jest takie, że robisz na tym koka? No. Koczydło. Koka robisz na tym, że to pod spodem jakby ci wypełnia tego koka. Kosztuje złote 99. Złotówka. Nie? Czyli ceny mamy, ja zgadłem produkty, nie. Ale ty piasz. Czemu nie bijesz albo tak se. Chcesz koka ci zrobić? Musisz przetestować. Musimy przetestować, ty masz dłuższe włosy, u mnie nie. Ja nie mogę. A jak się robi koka? Dobra, czekaj, jak to się robi? Chcemy! Chcemy, ale to z tym? Tak, bo musisz mieć więcej. A to mogłaś dorzucić nam włos do tego. A ile włos kosztował? Też mamy zgadnąć? O Jezu, a co ty? Co ty, Mira? Bo ja muszę ci zrobić. On dobrze to robi? Tak, muszę ci to zrobić. Ale najpierw koka, a nie tak. No z tego muszę zrobić mu. A nie chcesz tego? Ała! To na koniec. To czekaj, usiądę tu, żeby ludzie widzieli. Look at this! Będziemy testować. Uwaga! Au! Au, wyrywasz cicho, mi włos. Au! Bo to Kasia kupiła taką włosa mi, ała! Włosy mi wyrwał. Masz palmę? Dobra, i dawaj, teraz robimy kok. Teraz to nakładamy tu, chyba, tak? To jedzie dookoła. Karolina, stylizacja hair. Where are you now when I need ya? Karolina, stylizacja. Ale te włosy to nie wiem z czego są zrobione. Z tego, co sianko się robi. Nie, z tego, co wkładasz w rury hydrauliczne. To są te pakuły. Tak to się nazywa, pakuły, moje drogi. Gdzie ja mam to teraz stać, Kasia? Czy ja już mam koka? Cicho, bądź! Ale mogłeś mi grzywkę zostawić, żebym ładnie wyglądał. Nie, bo to jest najgłuszy element twojej włosy. No, ty nie umiesz robić koka! Gdybym miał to ładnie zrobione i długie czarne włosy, bym wyglądał jak Iwona Pawlowicz. A teraz wyglądasz jak gniazdo bocianie. Czapli bardzo. Mam totalnie gniazdo na czapla głowie. Czapla czarna. Okej. Okay, możesz tym zostać do końca odcinka, proszę. Chwila dla mnie, beauty.
Dobra, możemy jeszcze ocenić ten produkt. 2 na 10, moi drodzy. Ja oceniam na 1,5. 1,75, to niech będzie. Okej, fajnie. Następny. Czy to jest jakieś a la Foreo? Nie. Nie, żartowałem. O, powiedziałem, można wyjąć kubeczkę. Nie powiedziałem. Powiedziałeś. To jest nieprzyjemne w dotyku. Rozebrałem produkt na czynniki pierwsze. To jest przyjemność z naszego odkurzacza. Tak, dobra, więc spójrzcie na to. To jest coś takiego. W środku macie takie dwie gąbeczki, które można wyjąć, żeby je pewnie umyć. O, i wypadła mi jedna. Więc teraz jest. Tak, ja muszę się zastanowić, Ben. Co to jest? Ja mam one idea, ale I don't know. Pokaż jeszcze. Mogę spróbować zgadnąć. Czy to jest coś do pięty? No. Nie. Ja myślałem, że to jest taki, wiesz, taki pumek z tego. Jak ten, jak taki obces jakby też. No. Że tak masz. To jest wkładka. Nie, obces chodzi. To flek. To nie flek. Dobra, czyli nie zgadliśmy co to, co to. Czekaj, może się zgadniemy. No dobra. Czy to... Czy do czyszczenia pędzli? Tak. Ha! Serio? Dostałem punkt? Nie. Tak. Za późno. Nie, ale ja też się zgadzam, że dobrze finalnie. Co? No nie za miałem piątym punktu. Razem. No a ty za którym? Za drugim. Do pięt, później flek, później coś? Nie. Nie, dostaję nie. punkt za to. Nie, to ja dostaję za tamten. Pół dostaję za tamten. To no to ty masz teraz też pół. Nie, cały mam, bo za drugim, a nie za piątym. Do trzech razy sztuka, a nie. drugie. Nie. Kasiu, powiedz mu coś. No niech ma ten. Ha, bitch. You bitch! Koniec, dobrze. Powiedzcie mi, czy ktoś z was tego używa. Nie. Dziękuję. A ty? Dobra, ja teraz bym strzelał cenę, więc ja tutaj dam 19,99. 7. No już ceny powiedzieliśmy, więc teraz musisz sobie przypomnieć, Kasiu. Aczkolwiek to jest hebe, więc podejrzewam, że to będzie właśnie trochę droższe. 15? 12? Czyli nie 7? Czyli nie. Nie, ile? Na pewno mniej niż 10. A ty ile powiedziałeś? A 19? To już mogło kosztować? To mam punkt. Dowiemy się o tym. To mam później. Punkt. Ja mam punkt za to, a ty masz punkt za zgadnięcie. No i tyle. Oddajemy. Do gadani. Chytra baba. Czy mamy coś jeszcze? Tak. Yes. Jezus, teraz ja chcę. O, na początku myślałem, że to Gucci jest napisane. Ja na początku myślałem, że to jest. Czekaj, ja pokażę wam jeszcze do kamery. Na pierwszy rzut oka, jak tak na to patrzę, w sensie z daleka jakbym na to patrzył, to wygląda jak, wiesz, jak sprzedają gumki do włosów, to też są tak w ten sposób zapakowane. No ale to jest plastikowe, więc to nie może być gumka do włosów. Wizualizuję sobie, gdzie można tego ubrać. Ja też właśnie tak. Nie. Dobrze, ja będę strzelać i strzelam, że jest to coś do włosów. A ja strzelam, że jest to coś do stanika. Tak. Do ramionczek. Bo nie patrz, o wyobraziłem sobie, że to się jakoś tak zaplątuje, żeby to było ten, nie? Tak? Ale żeby co było? No, że to jest stanika. No w każdym razie Paweł ma punkt, bo ja w ogóle nie pomyślałem o stanikach ani niczym innym takim. Bo mi się to skojarzyło, że ramionczko tam można jakoś w tego rysować, żeby było... Żeby było takie do sukienki, jak się nie odpoczywa. Dlatego są takie kolory. No właśnie, coś to... No się nie zwróciłem okej, okay, to masz punkt, no to teraz zgadnijmy cenę. No nie wiem, te pierdoły są strasznie drogie zazwyczaj. Ja bym dał tutaj 5 zł. A ja bym dał... Z... 5 też. Nie, już teraz nie, bo Kasia mi potwierdziła, ale ile ty... chciałeś dać? Nie, no nie powiem, 7,90 chciałem ile? Dać, ale trudno. 7,90? No ale z tyłu byłem blisko. No mamy po jednym punkcie. Ja za cenę, Paweł za odgadnięcie. Nie, ja tu zgadam cenę, tylko ty krzyknąłeś szybciej. Okay, tak. Tak, dostałem tak, dwa tak, punkty. Tak. Nie. Tak. Odejmijmy to, nie. bo Kasia mu potwierdzi, to mi potwierdziła nie i on sobie zmienił. To jest więcej nie biorę udziału w takich odcinkach ustawianych. Okej, następny. Wiem co to jest. Ja też wiem co to jest. To jest do wysysania. To jest do wysysania pryszczy. Bo to jest trochę coś takiego jak Hydra Facial, tylko że ja to miałem robione professional. Masz specjalny płyn jeszcze taki, który wow, hi Joanna, how are you? I wtedy to tak wszystko wsysa. Tego nigdy nie używałem, aczkolwiek widziałem bardzo dużo reklam. Ja widziałem Karoliny stylizację, to też. Ja się szczerze bałbym tego użyć, bo w momencie kiedy mi to robili jakby wiecie w... Jak to się nazywa? W salonie takim. W spa. To wiem, że to zrobili dobrze i to w ogóle kosztowało bardzo dużo ten zabieg, a to wydaje mi się, że nie będzie aż tak efektowne, aczkolwiek pewnie troszeczkę wsysa. Jakiś ciebie plus sobie beauty tak? Więc uwaga, wygląda to w ten sposób. No nie jest to na pewno najdroższy produkt, aczkolwiek też nie będzie najtańszy. No ale na pewno tańszy niż maszczyna do Hydra Facial, która kosztuje około 20 tysięcy pewnie. Pewnie tak. Czy ja, chcę, wsysa? Ja chcę wsyć mi rękę. O, wsysa? Chcecie sobie wyciągnąć bągrę. Patrz, zrobiła ci się ten, patrzcie na to. Ale słabo. Ja wam pokażę. Wsysa. Nie, jest... Słabiej niż nas odbierać. Wydaje mi się, że będzie okej na tym, zobaczcie. I uwaga. Widzicie? Więc trochę jednak to widać, że to wsysa. Tu pokażę. No jest okej moim zdaniem, Paweł. Wiesz, jak przytrzymasz, to to faktycznie zasysa skórę. No jest to ciekawy produkt. Ja się zawsze bałem tego użyć, bo stwierdziłem, że sobie tylko, nie wiem, zniszczę skórę. Aczkolwiek, ciekawie Kasia, że to zamówiłaś. Fajnie zobaczyć to na żywo. Zaskoczyłaś takie ten. Nas. Tak, zaskoczyłaś mnie bardzo. To jednak jest. Więc oboje zgadliśmy co to jest. Patrz, ale tutaj masz mnie później. A tu i na banana. Pamiętaj. Czy to się też wlicza scenę? Etui na banana? Tak. Okej. Okay. Dobra. Więc teraz musimy zgadnąć ile to kosztowało i trzymaj się, żebyś nie krzyknął. Powiemy to na 3-4. Uwaga.
3, 4, 120. 30 i 120. 39 powiedziałem. 50? Czyli byłem bliżej. No ale nie masz punktu i tak. Mam! No nie, bo to nie jest bliżej. Jest 10 10 nie. niżej i nie, 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 miałem 7, 99, ale było 7. Miałem 19, a było 10. I było ich. Nie, nie było 10, każdy powiedział, że powyżej 10 na pewno. Ale nie powiedziałeś, że 20. To trzeba sprawdzić z tym chyba, najwyżej odejmiemy mi punkt. Dwa, aczkolwiek, no tutaj myślałem, że jakieś 120, bo widziałem reklamę, jak mi wyskakiwało, to było po 120 wtedy. A bo to może było bardziej profesjonalne. Możliwe. Ale ciekawy sprzęt, nie powiem. Tak, ale wam muszę go uczyć na twarz. Następny. O, użyć. Co to jest? Kasia nam zakleiła całość. Zakleiła, no to jak ja mam wiedzieć, co to jest? Po użyciu. Ja już wiem, co to jest. Nie. Czemu nie? No gdzie tu? Chyba na skórę się kładzie takie rzeczy. Nie na moją. Nie, Paweł, nie. Na swoje. Rejestrator w sprayu. Ja na początku strzelałem na co innego, ale się bałem spróbować. Mi się wydaje, że to będzie jakiś tani podkład w sprayu. Rejestrator w sprayu, Sally Hansen. Tak? Nice. No, nigdy w życiu tego nie widziałem. I jak to niby działa? Nakładasz, rozcierasz, więcej. I rozcierasz sobie to na nogi. I masz taką fake tan trochę. Trochę jak rejestrator, okay. Ciekawe. Okej, to ja bym tego nie wiedział. Jeśli chodzi o cenę, ja tutaj słyszałem, że to jest 15 zł kosztowało. Właśnie nie wiem, z jakiej to jest firmy, bo są takie, które kosztują mało i są takie, które kosztują dużo. Taka no to ja zaraz spakuję, żebyśmy zobaczyli, ale ty musisz najpierw cenę podać. No nie, no ja nie powiem ceny, jak ja nie mam. No ja już marka. Powiedziałem. Ile powiedziałeś? No ja powiedziałem, że 15 zł. To idealnie obstawię jakieś 19 może. No 15-20, to obydwoje. No jak? 15-19 to jest różnica. 15-20. Zależy jaka. A, myślałem, że 15-20, że 15 zł 20 groszy. Nie, no to okej, okay, no to jak 15-20 przedział, no to spoko. Lirem. Okej, okay. I ostatnie, żelowe nakłódki. Do stóp taki rozdzielak. Nie tylko do, w sensie no do stóp, bo do palczyk chciałem powiedzieć. Ale nie, no palce co do stóp, jak się robi pedikir. Manikir? Tak. Pedikir. Pedikir jest tak, pedikir. Moja mama kiedyś miała, ale nie miała takich gumowych, no, tylko miała... Takiego pianko gumy. Tak, pianki takiej. No, z takiej pianki. To się tak wkłada między paluchy i wtedy macie, no nie, nie wiem, czy to jest, że lakier się nie rozmazywał po prostu od drugiego palca, żeby były szerzej, no. Więc to jest łatwe. No dobra, no to teraz pytanie, ile to mogło kosztować. No ja bym dał 2 złote. Ja też bym coś strzelał koło, bo to jest razem sprzedawane, czy oddzielnie? No to ja bym dał 4 złote. 2. O. No widzisz. Generalnie nie było najtrudniej, ale też przy niektórych ale tak miałem totalnie znak zapytania. Tak, tak. No tak, też tak uważam. Więc było śmiesznie, myślę, że Koka zapamiętamy do końca życia. Drugi jeżeli wam się podobało, nie. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy przetestowali więcej damskich produktów, może na samym odcinku już razem z Pawłem i z Filipem. Więc żegnamy się z wami, do zobaczenia, pa pa.